Na łódzkich drogach każdego dnia jest coraz więcej aut. Kierowcy już teraz narzekają na korki w godzinach szczytu. Jeżeli liczba samochodów będzie się zwiększać w tym tempie co teraz, to w 2011 roku czeka nas paraliż, twierdzą naukowcy z Politechniki Łódzkiej. Na łódzkich drogach jeździ coraz więcej samochodów. Jest ich tak dużo, że powoli miasto traci nad tym kontrolę. Większość ulic w godzinach szczytu jest całkowicie nieprzejezdna. Eksperci z Politechniki postanowili sprawdzić, jaka jest przepustowość łódzkich ulic. Zbadali ruch samochodów na jednym z największych skrzyżowań i doszli do niepokojących wniosków. Próbowaliśmy zobaczyć, jeżeli przyrost samochodów będzie taki sam, jak był w ciągu ostatnich pięciu lat, w kolejnych pięciu latach, czy na przykład to skrzyżowanie wytrzyma takie obciążenie ruchu drogowego. I okazało się, że niestety nie. Że jak przyrost zarejestrowanych samochodów będzie rosnął, no to niestety w przyszłym roku, a już na pewno za dwa lata będziemy mieli kryzys. W 2005 roku zarejestrowano w Łodzi 240 tysięcy samochodów, w 2008 już 330 tysięcy. Każdego dnia do rejestru wpisuje się kolejnych 160 aut, co daje 50 tysięcy na rok. Wyliczenia naukowców nie pozostawiają wątpliwości. Gdy w mieście będzie ponad 450 tysięcy samochodów, Łódź stanie się zupełnie nieprzejezdna. Jakie rozwiązania proponują więc władze miasta? Cały czas staramy się w naszych projektach uwzględniać ten problem. W związku z tym będziemy budować nowe ulice oraz powiększać obecny system komunikacji miejskiej. Nawet gdybyśmy zrobili jakieś znaczące inwestycje drogowe, no to w dalszej perspektywie to i tak będą korki i one będą coraz większe, dopóki nie zostanie przemodelowany sposób poruszania się po mieście. Na zachodzie już dawno znano sobie z tego sprawę. Należy zmusić mieszkańców aglomeracji do przesiadki na komunikację miejską. Wycofuje się samochody, chociażby z centrum. Przez to, że się robi droższe miejsca parkingowe, różne ograniczenia, jeśli chodzi o wjazdy do centrum, ale zamiast tego daje się alternatywę, która jest atrakcyjna. To nawet nie musi być bardzo szybki transport, ale on powinien być czysty, punktualny, taki, że można na nim polegać. Władze Łodzi co prawda zmodernizowały trasę tramwajową północ-południe, przygotowują przedłużenie i modernizację tramwajów na trasie Olechów-Retkinia, ale czy to wystarczy, żeby zachęcić kierowców innych łódzkich dzielnic do przesiadki na MPK? Bez kompleksowych remontów i wymiany taboru to bardzo wątpliwe.